Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. W maju zrobiłem też takie podsumowanie, więc w tym roku także. Tutaj jest filmik z maja. Robiliśmy wtedy pierwszą grapaczkę, która była wtedy dla dzieci wykluczonych cyfrowo. No, jak widać, tutaj ważyło się 110 kg. Troszkę inna sytuacja była, natomiast no było potężnie. Możecie sobie zobaczyć, bo już tego nie macie dostępnego, natomiast możecie zobaczyć na moim kanale Bonkol Live właśnie tutaj, wpisując podsumowanie akcji Grapaczka. Zobaczycie, ile zebraliśmy, 330 tysięcy, też ile, jaki team zebrał. I to sobie zaraz podsumujemy. Moi drodzy, przede wszystkim w tym roku zebraliśmy 272 496 zł i 66 groszy i jeszcze to urośnie, bo dalej można wpłacać. Są też osoby, które poza streamem dopiero wpłaciły, bo z różnych przyczyn nie chcą, jakby, nie wiem, to jest też fajne, że nie chcą jakby tego robić tak publicznie, że na ekranie wpłaciły sobie poza streamem, po cichu, anonimowo, to też się szanuje. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim osobom, które się w jakikolwiek sposób zaangażowały. Przede wszystkim ludziom, którzy stali przy organizacji, ale także streamerom, którzy robili co mogli. I oczywiście naszym wpłacającym. Każda społeczność miała jakiś swoich wpłacających. Ja ze swojej strony powiem, że widziałem wasze wpłaty. To, że ja czasami ich nie czytałem na głos, to wynika tylko z tego, żeby innym nie przeszkadzać, bo był dym, bo było nas dużo. Każdą wpłatę widziałem, bo patrzyłem na dashboard. Niektóre, na przykład, nie chcę nikogo teraz wymienić, bo jak kogoś wymienię, to bym musiał już wszystkich wymienić. A od tego będzie moment, w którym po prostu ja dostanę dashboard i ja wtedy będę miał wpłaty wszystkie na Team Bonkol, więc wtedy przeczytam was wszystkich. Natomiast były osoby, które potężne wpłaty robiły. Nie robiły tylko po 5 zł czy po 10, ale były także po 500 i nawet 1000, więc dziękuję wam wszystkim. No i to miłe jest, że wtedy byłem ja oznaczany, bo to znaczyło, że gdzieś tam, no nie wiem, no nie chcę mówić, że bo gdyby nie ja, tej wpłaty nie było, bo ona by pewnie była, ale jest to miło, że właśnie z ramienia naszego teamu to wpadało, to jest bardzo miłe. Więc jakby ta rywalizacja jest bardzo pozytywna, ale jest bardzo angażująca. Na co zbierane było w tym roku? W tym roku było, moi drodzy, zbierane na wszystko to, co jest potrzebne, żeby wolontariusze mogli w ogóle wykonywać to, co robią. Czyli na różnego rodzaju nową placówkę, możliwość dojazdów do rodzin i tak dalej, czyli na... To się jakoś specjalnie nazywa, ale to są wszystko koszta, które są potrzebne, żeby mogły osoby, które pełnią wolontariat, w ogóle wykonywać tą robotę. No. Jakoś tam te sprawy techniczne, jakiekolwiek rzeczy związane właśnie z tym, żeby mogli wolontariusze dojeżdżać do potrzebujących rodzin, żeby mogli ich odnajdywać, żeby mogli gdziekolwiek pełnić tą pracę, czyli na siedzibę. I uwaga! W tym roku 272 tysiące. Były nagrody oczywiście, były konkursy uczestników wszystkich, tutaj macie wypisanych, którzy... No wszyscy dali coś od siebie, chociażby kilkanaście minut, a nawet kilka godzin niektórzy, jeżeli chodzi o streamerów, więc jeżeli ktoś nie streamował z tych osób tutaj, na przykład tu są takie stare zdjęcia, no Łosiu tu chyba 140 kg ważył, nie? Ja też tutaj mam stare zdjęcie takiego pulpeta, więc jakby no to tutaj są masa osób, nie? Masa osób. Słuchajcie, to są stare. Tu są partnerzy, też partnerom wszystkim dziękujemy za udział, za wsparcie, też w nagrodach, za jakieś medialne sprawy. Natomiast rankingi są ważne, bo moi drodzy, w tym roku tu są topka i my w tym roku jesteśmy na 6. miejscu, ponad 15 tysięcy na Team Bonkol. Team Łosiu, no nieprzerwanie od kilku lat, cały czas na topce, no moc puszczy jest bardzo wielka w takich akcjach. Na drugim miejscu, no tutaj niespodziewanie Dreu, bo praktycznie ostatnie godziny przesądziły. Tam te skoki z okna i tak dalej, to tam
No tam wpłaty po 10 tysięcy poszły jakieś w ogóle chore, więc tutaj na chłopa akurat oznaczyli go, no mocno, mocno. Slayprox też, no Adrianek w tym roku też na niego wpłacali, w sensie na jego team, dlatego że Adrian przygotował dobry cennik z goleniem na łyso, więc jakby tutaj słuchajcie, no to też są zachęcające osoby, zachęcające rzeczy, więc to są wszystko też spoko rzeczy. Moi drodzy, Kycu 25 tysięcy, ogromna ilość. Enno też, społeczność 22 tysiące. U nas 15 tysięcy. Dziękuję za każdą złotówkę, gdzie byłem oznaczony. Ja też chcę powiedzieć, nie chwaląc się, ale żeby przypomnieć, że wpłata za ten film na YouTubie, który wrzuciłem, gdzie ile lajków zbierzemy, tam odpowiednią ilość wpłacę, już zostało wpłacone też w imieniu wszystkich lajkujących i społeczności na YouTuba, z YouTuba. MTech też 10 tysięcy, GeekTech Media tutaj, moi drodzy, nowy zawodnik w tym 10 tysięcy, Ayano 9 tysięcy, Niedaradek i jeszcze dalej tam też jest, tylko nie na stronie, nie ma tego, w top wpłacający, wszystkie te osoby, moi drodzy, no... No co ja mogę powiedzieć, no to są chore sumy, no to są chore sumy, ogromne sumy. I to są, to nie są jakieś korporacje, to nie jest na przykład Nvidia, AMD czy coś, to są, to jest pojedyncza osoba, prawda, no, to są osoby, które, no, mam nadzieję, że mogą sobie pozwolić na taką pomoc, za co, no, po prostu wielkie serce dla nich. Tu są top wpłaty jednorazowe, tu są konkursy, które wygrały osoby. Natomiast dla porównania możemy sobie sprawdzić, jak to było, prawda, w poprzednim roku. I tutaj gdzieś mam przygotowane. Tutaj mam przygotowane. Więc dla porównania, moi drodzy, czekajcie, zrobimy tak. Dla porównania teamy. Top drużyny. Proszę bardzo, moi drodzy. Ty! Moi drodzy, utrzymaliśmy z poprzedniego roku. Proszę, na poprzedni oczywiście Nvidia, no bo ona wpłaciła 80 tysięcy wtedy. Natomiast Łosiu, 36 tysięcy, 32 tysiące. Kycu, 34 tysiące. Na drugim miejscu. 25. Slayprox też, no to też podobnie, bardzo podobnie, moi drodzy, Slayprox 22 tysiące, to było 27, Dreu też, także ta topka, moi drodzy, ja też tutaj jestem, bardzo podobna, jak z poprzedniego roku, moi drodzy. Znaczy, Jezus, z poprzedniej akcji, przepraszam, z tego roku, powtarzam, z tego roku, przepraszam, nie z poprzedniego, tylko z tego roku. Izak jeszcze wtedy był. Jak widzicie, no Izak w tym roku coś się nie pojawił, nie wiem, nie wiem. Korle, MTek też 7, Seto 6 tysięcy. No, moi drodzy, no w tym roku też ta tutaj chyba topka bardzo wyrównana się pojawiła. Top wpłacający też możemy sobie zobaczyć, co tu się wydarzyło. Top wpłacający, porównanie. Asarim, tu był Headshot Maker, tu Rock, Bartek. No Bartek w tym roku, słuchajcie, w maju 7 tysięcy, teraz dał 9 tysięcy. Słuchajcie, tu są osoby, które Real, MR, patrzcie, Real też dowalił. Real też dowalił. No, tu było... No, tutaj też dowalone było, mocno. 6 tysięcy, tutaj było... Tu 10 tysięcy. DJ Milord też zaatakował. 5 tysięcy, tutaj 5 tysięcy. No są osoby, które ewidentnie się udzielają tutaj aktywnie. No, moi drodzy, słuchajcie. Pozostaje mi tylko i wyłącznie być głębokiej nadziei, że takie akcje będą się powtarzać. Natomiast, no jeszcze czeka... Jeszcze czeka nas jedna akcja. Master, dziękuję ci bardzo za subskrypcję na moim kanale, dziękuję za wsparcie w tej postaci. Jeszcze zostaje WOŚP na początku przyszłego roku, tylko że wiecie, są budżety naszych kieszeni są ograniczone, tym bardziej, że w tym roku wielu z was miało problemy różne, związane właśnie z obecną sytuacją covidową. Więc ja doskonale to rozumiem, że jest dużo innych osób, które mają swoje jakieś prywatne problemy i nie jesteście w stanie pomóc, bo sami ledwo koniec z końcem niektórzy wiązali.
więc to też jest popieprzona akcja. Natomiast miejmy nadzieję, że będzie lepiej w następnych miesiącach. Oczywiście to się szybko nie zmieni, ale dlaczego te akcje są ważne? Te akcje są dlatego ważne, że pokazują, że COVID to nie jest jedyna choroba, na którą ludzie obecnie, z którą się borykają. Są problemy życiowe, nie tylko zdrowotne, które istnieją, natomiast to, co się dzieje w naszym państwie, ogólnie wygląda w ten sposób, jakby były zamiatane pod dywan, czyli nie liczy się nic innego. Dlatego taka akcja jest ważna, żeby pokazać tym osobom, które siedzą w domu, są pozamykane, nie mogą nawet wyjść, chodzić gdzieś, prosić o pomoc. Wtedy przez internet możemy pomóc i do nich, prawda, ta pomoc trafia. Był taki filmik też pokazany. W ogóle nie wiem, czy byście chcieli na taką paczkę też zrobić, bo ja się dowiedziałem, że Łosiu i Kycu będą robić. Mielibyśmy przydzieloną rodzinę i moglibyśmy łącznie taką duży karton, dużą paczkę łącznie byśmy mogli wysłać do jakiejś z rodzin potrzebujących. Moglibyśmy taką paczkę na live złożyć. Jeżeli ktoś by z was na przykład chciał się dorzucić do tej paczki jakimś przedmiotem, moglibyśmy się dogadać, że na przykład byście mi to wysłali paczkomatem, a ja bym to później odebrał i do jednej paczki łącznie byśmy wsadzili. Ktoś tam by jakieś buty wysłał, ktoś tam by wysłał jakieś, nie wiem, przybory do szkoły i tak dalej, w zależności jaka pomoc będzie potrzebna. I to jest fajne. I to jest fajne, bo później taka rodzina to dostaje. Wolontariusz idzie to wręczyć. Czasami są nagrywane jakieś krótkie filmiki, czasami jakieś zdjęcie z podziękowaniami, więc wtedy wiemy, że to trafiło. Moi drodzy, fajnie jest pomagać. Ja ze swojej strony powiem, że fajnie było jakąkolwiek... No, użyję tego słowa, chociaż go nie lubię używać w moim kontekście. Jakąś sławę w internecie mieć, żeby móc ją wykorzystać. Niektórzy ją wykorzystują, żeby jakieś tam inne rzeczy robić. Natomiast no, fajnie jest móc użyć zasięgu w internecie, żeby pochwalić się jakąś akcją charytatywną. Więc dziękuję wam wszystkim, bo to jest tutaj... Niektórzy tutaj od lat są, więc to jest fajnie, że cały czas jesteście. Natomiast jeśli chodzi o jakieś skróty z tej akcji w tym roku, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co się dzieje, dlaczego nie ma zapisów ani na Twitchu, ani na YouTubie jest mało. W tym roku będzie mało filmów, a jeżeli będą, postaram się dodawać. W tym momencie już są skróty Braci Dymowiec, naszych występów na moim kanale. Natomiast zważywszy na DMCA i akcję, którą Twitch też tutaj wystosował, czyli no, problemy z prawami autorskimi do piosenek. Na Twitchu jest to prawie niemożliwe, żebyście zobaczyli te shoty czy zapisy, bo to grozi banem pozostawienie tego na dłuższą metę. Natomiast na YouTubie jest troszeczkę inaczej. I na YouTubie, no to jest fajny sposób, Twitch moim zdaniem powinien jakoś to rozwiązać, bo w odróżnieniu do Twitcha, YouTube ma tak, że można używać piosenek komercyjnych, do których się nie ma uprawnień, ale ten film nie jest banowany, tylko bot sam z siebie wykrywa tą piosenkę, a następnie, uwaga, dzieli zyski albo całkowicie je przyznaje twórcom soundtracku. Albo je dzieli, albo je całkowicie przekazuje na rzecz twórcy muzyki. Więc to jest o tyle fajniejsze, że nagranie zostaje i jeszcze dodatkowo generuje zarobki tym twórcom tej piosenki. Więc to rozwiązanie, gdyby było na Twitchu, przeniesione by było świetne. Moi drodzy, więc tutaj macie zapis. Nazywa się Bracia Dymowiec Grapaczka 2. Jeszcze takich zapisów będzie kilka na moim kanale, między innymi, bo tutaj jest na przykład, jak robiłem z siebie pajaca przez 3 minuty. Wszystko za pieniądze charytatywne. Proszę bardzo, były dymy, były kręciołki, to wszystko możecie zobaczyć. Tutaj też jakaś wpłata było z usunięciem, to wszystko też możecie zobaczyć. I jeszcze więcej się pojawi, więc zachęcam. I na koniec końców, moi drodzy, powiem, że jestem ze wszystkich was dumny i nawet trochę z siebie, tak nieskromnie powiem, bo myślałem, że 3 godzin tańców nie wytrzymam, a wytrzymałem. Trzymajcie się.
tutaj kończę nagranie, żeby było podsumowanie na YouTube'a też wrzucę. I widzimy się na następnej akcji Grapaczka albo na innej charytatywnej. Następny to jest WOŚP, z tego co wiem, na początku przyszłego roku.